Niespełna 35-letni młody mężczyzna, o szlachetnych rysach twarzy, falowanych włosach i z zarostem w postaci modnych wtedy bokobrodów i brody. Tak widział Adama Mickiewicza David Donge, znany francuski rzeźbiarz i medalier, autor wielu pomników i popiersi ważnych postaci narodowych, między innymi Wiktora Hugo, Thomasa Jeffersona czy Lorda George'a Byrona. Pierwsze marmurowe popiersie wykonał w 1832 roku, a 3 lata później przekazał je poecie w prezencie. Obu artystów łączyła serdeczna przyjaźń, której początki sięgają sierpnia 1829 roku. Donge przybył do Weimaru po to, by wykonać popiersie Johanna Wolfganga von Goethego, prekursora romantyzmu, z okazji jego 80. urodzin. Dla Mickiewicza Weimar był drugim przystankiem w jego długiej podróży po Niemczech, którą odbywał razem ze swoim długoletnim przyjacielem, Antonim Edwardem Odyńcem. Do bezpośredniego spotkania Mickiewicza z Donge doszło w hotelu, w którym obaj się wtedy zatrzymali. Według relacji Odyńca, Donge, jeszcze zanim przedstawił się poecie, wiedział o otaczającej jego sławie narodowego wieszcza. A jak go postrzegał jako człowieka? W jego prywatnych zapiskach z 1829 roku możemy znaleźć krótką, ale trafną charakterystykę poety. Mickiewicz jest miły, spokojny, dobry, ale odznacza się niezwykłą dumą. Jest zawsze zamyślony, chodzi zwykle prosto przed siebie bez oglądania się na boki. Często nie wie, dokąd podąża. Mimo wyglądu marzyciela ma on płomienną duszę. Odczuwa się podziw dla jego geniuszu, tak bardzo poetyckiego. Jest bardzo skromny, pełen niedbałego wdzięku. Opis ten mówi nam też trochę o stylu samego rzeźbiarza. Reprezentował on bowiem kierunek klasycystyczny z silnymi wpływami romantyzmu. Ponieważ Donge zapałał natychmiastową sympatią do Mickiewicza, jeszcze w Weimarze wykonał w brązie medalion przedstawiający poetę z profilu. Po odnowieniu relacji w Paryżu przystąpił do pracy nad popiersiem, które później było wielokrotnie powielane w różnych materiałach. Po śmierci Adama Mickiewicza rzeźba stała się własnością jego najstarszego syna Władysława. Ten na skutek poważnych problemów finansowych zmuszony był popiersie sprzedać. Nabyli je książę Jerzy Lubomirski, wtedy kurator Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, książę Adam Sapieha oraz hrabia Władysław Zamojski, którzy przekazali rzeźbę dla Ossolineum, wtedy z siedzibą we Lwowie. Co ciekawe, w 1870 roku, kiedy Władysław zgłosił się do Jerzego Lubomirskiego ponownie, tym razem z propozycją odsprzedania rękopisu pana Tadeusza, ten zmuszony był odmówić na skutek niewystarczających funduszy. Po II wojnie światowej zmienił się właściciel popiersia. Dziś jest ono własnością Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy imienia Wasyla Stefanyka we Lwowie. Obecnie wypożyczone, można je oglądać w salonie romantycznym Muzeum Pana Tadeusza.